Radio Campus. Dwie czwarte drużyny w naszym studiu. Drużyny Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięska drużyna ostatniego konkursu, czy gry Economic Game 2023. Mateusz Buczyński i Michał Woźniak. Cześć. Cześć. Hej. No właśnie, zdobyliście główną nagrodę ostatnio na konkursie. Na czym taki konkurs ekonomiczny polega? Co mieliście konkretnie do zrobienia? Może na początku. To jest taki długi hackathon. Mieliśmy spędzić Trzy całkowicie prawie dni mhm. w kościele zabytkowym w Amsterdamie, w którym rozwiązywaliśmy ekonometrycznego case'a. Dostaliśmy dane, musieliśmy przygotować rozwiązanie jakiegoś problemu ekonomicznego i napisać o tym paper w trzy dni tylko. Okej, okay. jaki to był problem ekonomiczny? W tym roku dostaliśmy problem dotyczący niedożywienia w Afryce? To zazwyczaj są takie problemy społeczne, takie, o których ekonomia traktuje. Musieliśmy przewidzieć, jaka jest klasa ryzyka tego, że jakiś region w Afryce będzie niedożywiony. Mhm. I jak to rozwiązaliście? Jakie była wasze rozwiązanie tej sprawy? Okej, okay, to, to zasadniczo konkurs dotyczy ekonometrii, a ekonometria to jest nauka pomocnicza dla ekonomii, czyli staramy się stosować różne metody statystyczne żeby móc dokonać jakiejś inferencji no właśnie na potrzeby tego naszego problemu, podeszliśmy do tego problemu na dwa sposoby. Czyli mieliśmy takie klasyczne podejście ekonometryczne, gdzie wykorzystujemy takie modele klasyczne i, i staramy się za pomocą nich przewidzieć ten, w tym przypadku, poziom niedożywienia, ale też wykorzystaliśmy szeroką gamę modeli uczenia maszynowego, gdzie, gdzie te modele są powiedzmy bardziej elastyczne i pomagają nam w sposób efektywniejszy przewidywać ten, Nasz, nasz, tą naszą zmienną celu. No, i oprócz tego, dzięki ekonometrii, ale też w, w wytłumaczalnemu uczeniu maszynowemu, jesteśmy w stanie oprócz samej prognozy, czyli stwierdzenia, że gdzieś będzie taki poziom niedo, niedożywienia, a nie inny, jesteśmy też w stanie wskazać, które zmienne są istotne z punktu widzenia tej prognozy. No i dzięki temu możemy zadać różne polityki dla tzw. polismakerów, czyli osób, które podejmują decyzje na szczeblach, no tutaj tych różnych, Regionów mhm. w, bo to case dotyczył niedożywienia w obszarze środkowej Afryki. Mhm. Mówicie nauka maszynowa, tak? Uczenie, uczenie, maszynowe. Uczenie, uczenie maszynowe, co to znaczy? Oj, uczenie maszynowe to jest taki, taka działka informatyki, statystyki i przekrój matematyki, też tak można powiedzieć, który wykorzystuje różne metody, do. Zaprognozowania, do wytłumaczenia za pomocą jakiegoś modelu, jakiegoś zjawiska. A mhm. w, w, głównie aktualnie to do zaprognozowania. Na przykład, aktualnie ten Chat GPT, który jest na topie, to też jest wytwór uczenia maszynowego, który działa w ten sposób, że rozumie. To, co my podajemy jako tekst, a odpowiada nam również tekstem, udając, że myśli, bo to jest właśnie ta mhm. maszyna tam w środku. Mhm. To użyliśmy już słowa ekonomia, ekonometria, informatyka. To rozumiem, że to, że było was czterech w zespole, to jakoś łączyliście, nie wiem, jak ekipa wycieczki na kosmos jakiejś misji, że jeden jest specjalistą w jednej dziedzinie, mhm. drugi jest specjalistą w drugiej dziedzinie, i w ten sposób ta wasza drużyna mogła połączyć te wszystkie dziedziny. Tak, tak zdecydowanie przed konkursem mieliśmy jakiś ogólny pogląd kto w czym jest dobry mhm. i rzeczywiście tak było. Tutaj Mateusz Buczyński jest naszym kapitanem tegorocznym i w ubiegłych latach również Mateusz był naszym kapitanem i Mateusz był dedykowany ku pisaniu samego papera. Czyli był osobą, która wie, jak robić doskonale, wie jak robić przegląd literatury, jak zrobić to w bardzo krótkim czasie, jak ułożyć artykuł naukowy, który powinien mieć jakąś konkretną strukturę, i tutaj Mateusz był do tego przydzielony. Nas naszych dwóch magistrantów, Mateusz i Michał, których dzisiaj z nami nie ma, przygotowywali dla nas zbiory danych, bo zbiory, które otrzymujemy od organizatorów, są często bardzo zaszumione i, i wymagają silnego przepracowania, więc to. To, to, to było pierwszy stage zadań, który został przeprowadzony przez chłopaków. Mhm. I ja w tym pierwszych dwóch dniach przygotowywałem modele. Więc w ten sposób się podzieliliśmy, ale ta praca była bardzo efektywna i życzyłbym sobie, żeby zawsze tak to wyglądało na konkursach. Powiedziałeś, że też w zeszłych latach była podobny, był podobny skład. To w jaki sposób to się w ogóle zaczęło, że macie jakąś swoją, rozumiem, mhm. stałą, przynajmniej w miarę stałą drużynę i jeździcie po takich konkursach regularnie? Na tym konkursie ja byłem już czwarty raz i wreszcie, mhm. wreszcie się udało wygrać. W poprzednim roku byliśmy na trzecim miejscu w bardzo podobnym składzie, tylko jedna osoba rok do roku się zmieniła. Czy to jest ten sam skład na różnych konkursach? Nie, bo u nas jest dużo na Wydziale Wybitnych Osób mhm. i po prostu w każdej z Działek ekonomii, tym, w tym przypadku przy ekonometrii, po prostu wybierane są te najlepsze osoby, które są na wydziale, do reprezentowania go na, na właśnie takich światowych kręgach. Chciałbym się dopytać, kogo pokonaliście, bo tam duże, duże znane marki, że tak powiem. Dokładnie, konkurencja była szeroka. Mieliśmy 30 zespołów na, na tym konkursie. Z całego świata. Najwięksi konkurenci nasi coroczni to Harvard, Oxford, Cambridge, z, z takich największych gwiazd. Mhm. Był też nasz SGH tutaj z Warszawy, więc konkurencja jest ogromna. Każdy zespół to są cztery osoby. Cztery osoby, które też zakładają, tak jak my zakładaliśmy, że w case po pierwsze będzie podejmował tematy, na których się znają i każdy, każda osoba będzie przyporządkowana do roli, którą najlepiej potrafi rozwiązywać. Więc każdy zespół to, jest cztery, to są cztery typowe osoby rozwiązujące problemy ekonometryczne na danym. Uniwersytecie. Mhm, czyli naprawdę znane uniwersytety zostały przez Was pokonane. A co to jest za konkurs, jeszcze tak konkretnie? To jest jakiś w Waszej dziedzinie bardzo prestiżowy, coroczny konkurs, czy to jest coś jednorazowego? Mhm. Ja bym nazwał to igrzyskami ekonometrycznymi dla studentów i doktorantów. Myślę, że to będzie dobra definicja. Teoretycznie moglibyśmy się nazywać mistrzami świata ekonometrii, bo, bo, bo tak jego autorzy tego, tego konkursu na nazywają to jako mistrzostwa świata w ekonometrii. Mhm. I generalnie organizatorem jest jedno ze stowarzyszeń studenckich w ramach Uniwersytetu Amsterdamskiego. Więc oni są organizatorem i zawsze ta kompetycja odbywa. Was się w Amsterdamie. Z punktu widzenia naszego, to dobrze, że jest to w Amsterdamie. Mhm. Czyli dość prestiżowa ta nagroda główna, pierwsze miejsce zajęliście na tym konkursie. A co jeszcze robicie jako wydział na Uniwersytecie Warszawskim? W sensie startujecie w jakichś innych takich konkursach jako, jako grupa albo inne grupy z waszego wydziału? Tak, część naszego składu była kiedyś na takim konkursie, który się nazywa Rotman Competition w mhm. Toronto to było, dobrze pamiętam. Tak, tak. W zeszłym, znaczy w tym roku nasza drużyna z WNR zajęła drugie miejsce w tym konkursie. To też jest konkurs światowy. On polega na takiej symulacji tradingu w różnych oczywiście kategoriach. Zliczane są potem zarobione pieniążki mhm. i najlepszy uniwersytet wygrywa. в 2 месяца Okej. Okay. Jeszcze powiedzieliśmy trochę o co chodziło w tej waszej konkurencji, ale wciąż nie wiem czy wy mm -hmm. to po, po, powiedzieliście, że no, przygotowaliście paper jakiś, to ja no, wciąż nie wiem czy to jest, po prostu rozwiązaliście problem wszechświata, e, niedożywienia i teraz już go nie ma i jest na papierze gotowe rozwiązanie, czy to jest na przykład jakaś, można to porównać do gry komputerowej, jak, że macie symulację, tam się zmieniają te rzeczy i wy musicie dawać na bieżąco rozwiązania, w jaki sposób okay. konkretnie to okay. wyglądało? Czyli sam konkurs trwa trzy dni, mhm. ale on jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap to są kwalifikacje, i w ramach niego biorą wszystkie udział drużyny uniwersyteckie. Te 30 drużyn dostaje pierwszego dnia zadanie. Zadanie jest opisane na papierze. Dostajemy zbiór danych, no i musimy wykonać odpowiednie obliczenia za pomocą języków programowania Python, R z pakietu. Statystycznych, Stata i musimy rozwiązać to, to zadanie pod kątem, no w tym roku to była prognoza, właśnie tej zmiennej celu niedożywienia. I w ramach tego, w ciągu tych dwóch dni, musimy wyprodukować artykuł naukowy, czyli tak zwany paper. I ten artykuł naukowy zostaje poddany po tych dwóch dniach gry ocenie przez jury. I po dwóch dniach następuje właśnie ta komisja jury, się zbiera, oceniają te artykuły, wybierają 10 najlepszych uniwersytetów, które następnego dnia, ostatniego dnia grają finał. W tym roku, jako finaliści, dostaliśmy zupełnie nowe zadanie, też związane z niedożywieniem, ale to był nowy zbiór danych. No i w ramach tego kolejnego zbioru danych w ciągu 8 godzin musieliśmy wykonać całą masę przeliczeń, z wykorzystaniem tych modeli ekonometrycznych i uczenia maszynowego. I na końcu napisać znów artykuł naukowy. Więc Aha. łącznie tutaj z pod Mateusza Rąk wyszło ponad 30-60 stron artykułu naukowego napisanego w ciągu trzech dni. Więc jest to nie, nie, niesamowicie wyczerpujące zadanie z punktu widzenia samego hackatonu, ale, ale też na, nas jako naukowców. Także. Myślę, że to tak w skrócie, tak ten konkurs mm -hmm. wygląda. Więc mm -hmm. ostatecznie to jest artykuł. Okej, okay, to teraz rozumiem. Tak trochę w żartach powiedziałem to, że rozwiązaliście problem świata, ale tak na serio, czy to te problemy, które rozwiązujecie w, jakimś, w jakiś sposób, czy opisujecie w tym artykule, który wychodzi spod waszych rąk ostatecznie, są potem jakoś implementowane? Ktoś, rzeczywiście, kto ma realny wpływ na przykład na rozwiązanie tego problemu niedożywienia. Tak jak mówicie, potem czyta te Wasze artykuły, zastanawia się, jak można rzeczywiście z Waszą pomocą ten, ten problem rozwiązać. Mamy taką nadzieję, bo problem jest bardzo gorący, ważny z punktu widzenia regionu, dla którego to przewidywaliśmy. Główny case maker, czyli, czyli osoba, która wymyśliła, co będziemy w tym roku robić, zajmuje się na bieżąco takimi zadaniami, jak przygotowywanie właśnie takich predykcji, któremu regionowi trzeba by było najbardziej pomóc w najbliższym czasie. Więc mamy nadzieję, że te przynajmniej te top trzy artykułów, które zostały napisane, no to zostanie przez niego przeczytane, zrozumiane i, i zaimplementowane w życie. Również z tymi podpowiedziami dla tych policy makerów, które my przygotowaliśmy, tak? Bo nie oparliśmy tylko i wyłącznie na takich podstawowych zmiennych tego naszego modelu, ale też powiedzieliśmy, jak dyskryminacja płciowa czy poziom demokratyzacji kraju, on wpływa na, na to realne zagrożenie niedożywieniem, i to są rzeczy, które można zmieniać, oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał je zmienić. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Mateusz Buczyński i Michał Woźniak byli dzisiaj z nami. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dzięki to, to oczywiście zespół z Wydziału Nauk Ekonomicznych, który wygrał ostatnio Economic Game 2023, czyli można powiedzieć, że byli z nami mistrzowie świata w ekonomii. Jeszcze raz dzięki.